Jezusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu na imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Kiedy był dziecięciem, zaniepokoił króla. Kiedy był chłopcem, podziwiany był przez uczonych. Kiedy był dorosłym, zatrząsł całym krajem i fundamentami Rzeszy Rzymskiej. Panował nad siłami natury, chodził po falach morskich, uciszał burzę, nakarmił tysiące ludzi, uzdrawiał bez lekarstw, wskrzeszał z martwych. Nie napisał ani jednej książki, ale do największych bibliotek świata nie zmieściłyby się książki, które były napisane o nim. Nie skomponował ani jednej pieśni, ale o jego przebaczającej miłości rozbrzmiało więcej pieśni chwał od wszystkich poematów świata. Nikogo nie odrzucił, a tym, którzy w pokorze pokutowali, zawsze przebaczał. Spał w obcym żłobie, płynął w obcej łodzi, jechał na obcym oślęciu i był położony w obcym grobie. Nieprzyjaciele nie mogli go przemóc, nikt nie mógł go zniszczyć, ani grób nie mógł go zatrzymać nad wszystkim życiem. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego. I owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.
I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził wam się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz do Betlejem i oglądajmy to, co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. I wrócili pasterze wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Jezus Chrystus, że na ziemię przyszedł po to, by zbawić ciebie, i właśnie On przez moc swoich krwi zbawienie dał, byś miał mnie i ty. Czy cieszysz się? Tak, wciąż cieszę się. Alleluja, cześć mu. Alleluja, cześć mu. Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.
8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny. Oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wznosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego. On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc. Teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twojego izraelskiego. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Yeah.
swego, a węz z jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i wiedzy rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy bogów na ziemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Dni ma tydzień, który to święty dzień. Poniedziałek jest okej, wtorek ani trochę mniej, i środek, środy to dobry czas, żeby modlić się. Czwartek wcale nie jest zły, piątkowy wieczór czy sobota. Każdego dnia, zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić, Panie nasz. Wierni, bądźmy wierni, dzielni, nie niedzielni. Poniedziałek jest okej, jest okej. Wtorek ani trochę, trochę mniej. I środek to dobry czas, żeby modlić się. Czas, żeby modlić się. Czwartek wcale nie jest zły. Nie jest zły. Piątkowy wieczór czy sobota rano śpiewamy Ci. Alleluja, alleluja. Nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. Każdego dnia, każdego dnia. Zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić. Alleluja, alleluja. Nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. Każdego dnia, zawsze i wszędzie.
dziecko.